Siemaneczko mordeczki, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku witam was najprawdopodobniej w środę, bo chyba ten odcinek właśnie w taki dzień będzie. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, bo wczoraj na kanale, jeżeli dobrze wszystko poszło i się udało, mieliście coś innego, coś wyjątkowego, ale za dużo wam nie będę gadał, bo nie wiem, czy ten film będzie. Jeżeli we wtorek nie było coś nadzwyczajnego na kanale o godzinie 18, no to po prostu, widzowie, ten film oglądacie dzisiaj o godzinie 15. Napiszcie hashtag, moi drodzy, w sumie odbiór, a wam przypnę serduszko do komentarza, bo dzisiaj będziemy się zajmować odbiorem. Wiktoria ogólnie pojechała gdzieś załatwiać jakieś sprawy. Szczerze nie wiem, bo dopytywałem jej, o co chodzi, jakie sprawy ma załatwiać, nic mi nie powiedziała, także trochę lipa, że mi nie mówi wszystkiego. Ale widzowie, też jest ważna kwestia, trzeba będzie dzisiaj do pana Romana pojechać po obornik. Ja dzwoniłem do niego, nie może ona tam nagrywać, mówił, że no nie za bardzo on chce pokazywać, jak wygląda ta obora, jak będzie wyglądało to ładowanie, w jakim stanie jest ładowarka. A to tego też, dobra, nieważne, już nie będę opowiadał, bo tego też mi nie pozwalał mówić. To każdy już się domyśli, że raczej nie jest za kolorowo tam. Ale będziemy obornik ogarniać. Ja mam też pożyczony, jeszcze nie do końca u mnie na gospodarstwie, ale mam pożyczony rozrzutnik od Wiktorii, bo tak się ugadaliśmy. Ale ona już do tego czasu mówiła, że raczej powinna wrócić. Tylko ja muszę być przy odbiorze kombajnu, bo ktoś musi być. A ma przyje... O, właśnie. Dobry. Dobry. Zajeżdża pani sobie tutaj elegancko, tylko nie wiem, czy już pani będzie lepiej... Czy... Nie, wie pani co? Bo później będzie pani musiała tak czy siak cofać. Ja proponuję to zrobić. Aha, dobra. Jak? Tyłem? No, najlepiej by było chyba tyłem pani, bo później będzie pani ciężko wyjechać. Pani, to jest... Po pani, mówię. Panie, to jest mój pierwszy dzień i ja w ogóle nie wiem, czy ja umiem cofać tym czymś. Pierwszy dzień w robocie? Tak. Jak kobietki wysyłają do takich zadań, to pani powinna sobie po... No. Kogo oni tu przesuwają? A, to pani już chce cofać, tak? To nie wiem, czy się pani powyrabia, to trzeba do przodu podjechać bardziej. O, dobra! Tu je przewalone, widzowie, dla kierowców, bo słup jeszcze jest od tej strony, także trzeba się dobrze łamać, to jest naprawdę... Jak pani jest pierwszy dzień w pracy, to pani trafiła taką lokalizację. Chociaż tyle pani, dobrze tu można sobie pozadawać. Cofne. Pani sobie da do tyłu jedzie pani normalnie. Pod kątem, nie musi pani na to wjechać, tu jest tyle do... Do tyłu, nie do przodu. Dobra, powoli. No daje pani, daje pani, daje pani. Raz po... Oj, 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 już, bo słup, kręć. Nie, bo tu jest słup. Ja pierdziele. Dobra, podjedzie pani, się wyrówna jeszcze raz. Bliżej lewej flanki trzeba to robić, bo jak tam pani da za mocno, tu się pani nie wyrobi, bo to jest słup. No to tutaj nie ma kompletnie opcji. Tu są drzewka, tu jest słup, już pani to zwaliła. Słup! Do lewej pani podjedzie, no tłumaczę pani pod ten płot. No widzę, że pani to nie rozumna za bardzo. Po tako, do przodu, do przodu. Na środek drogi i teraz powoli sobie pani pod kątem cofa, ale... Tak, żeby koła ciężarówki szły po ulicy. Już tyle, tyle. Prostuj koła. Prostuj koła. O tak o. No ale no skręć, żeby one szły po linii drogi. Matko bosko, weź wyjdź, ja pani cofnę. Zaraz. Ja nie wiem, jak pani będzie jeździć tak do rolników, to ja nie wiem, czy pani z tej roboty szybciej nie wyleci niż się... Jakiś gówniany zajazd, to co ja poradzę? Jaki gówniany, jak tu się prosto cofie? No, prosto się cofia. No i co pan zrobił? Śmieci nawaliła Wiktoria i... Pani, to trzeba w linii. Rozumie pani? Mhm. Widzi pani? Tu można sobie zajechać pani? A? To jest mój pierwszy i ostatni dzień w tym. Czego? To już pani się poddaje? Nie będę jeździć z takim czymś. Nie, bo to wystarczyło od drugiej strony sobie zjechać gdzieś zawrotkę. Nie, bo jak ja byłam sobie na normalnych buraczkach sobie jeździć, to było wyśmienicie, a tak to... Na burakach pani robiła? Tak. No ale tam ja pierdzielnik... Co? Co? Bramę zamknąłeś. Jak ja mogłem zamknąć bramę, jak ja jestem tu? No to się zamknęła chyba od wiatru. Ja pani powiem tak, ja w Eurotrucka grałem co najwyżej, jakoś umiem. I co pan robi? Czego pan nie cofa dalej?
A po co? Jak kombajnem pani wyjadę później? A to działa pan ten kombajn? Przecież w garażu. A na burakach jak robota? To tam przecież to też uwalić się w tym syfie trzeba. W gumofilzach pewnie robić trzeba, to też to nie jest, mi się zdaje, że przyjemne. Dobra. Tylko wie pani co? Tu jest też problem taki, że tu header jest, a header to nie wejdzie o tak o. A gdzie pani jest? A już będę go odpalał. No to co zrobimy z tym headerem teraz? No to trzeba na dwa razy przyjeżdżać. Headeru na tą podwoziówkę pani nie wsadzie. Nie wiem, jak pani gościo wytłumaczył, że pani ma tak odbierać. Tu trzeba header wziąć po pierwsze na wózek, jakoś wsadzić turem. Tylko że ja nie wiem, czy Wiktoria ma wózek. Ja się przejdę na drugą stronę zobaczyć co i jak, ale ja za panią nie będę wjeżdżał już na to lawetę. To już są obowiązki. Myślę, że do pani należące mimo wszystko. Nie wiem, czy tyłem se pani będzie wjeżdżać, czy przodem, to już pani inicjatywa. Nie wiem, czy Wiktoria, ale my gadaliśmy to na wózku, nic nie mówiła, że ten gościo kupił. Dobra, ja pani to zostawię o tak o i pani se jakoś tutaj powoli zajeżdża. Jeździła pani kiedyś bizonem? Ja. No to pani akurat ma okazję się nauczyć. Wsiada pani. Aby tylko równo na przejazdy pojechać i tyle. Już nie będzie problemu. Jest gaz, sprzęgło, kierownica i on na tył zachodzi. Dobra, pani se zajeżdża, a ja pójdę na tył zobaczyć jeszcze jak wygląda sprawa z tym wózkiem. Bo powiem szczerze widzowie, że... No ja nie mam wiedzy odnośnie tego wózka. Ogólnie beczkę przeprowadziliśmy, trochę wyklepaliśmy i jest git. Tu jest jakiś wózek, ale to nie jest od tego. Tu nie ma. No nie ma tego, no widzowie, no nie ma. Nawet jakbym chciał, żeby było, no to nie ma tego, no trzeba tu jeszcze coś poszukać. A może tam gdzieś jest w jakimś kurde syfie? No i widzowie, tak chodzę ogólnie po tych krzakach, ale tutaj no... No tu nie ma żadnych wózków. No już w ogóle działka, tu... No nie... A, no ale dobra, ale to jest od niebieskiego. Od niebieskiego faktycznie jest, ale od czerwonego widzowie... Ja tutaj nigdzie tego nie widziałem, także najprawdopodobniej tego tutaj nie ma. O kurwa. Halo? Pomóż mi wyjść, proszę. Jak? No nie wiem, pomóż mi jakoś wyjść. Ja pierdzielę, ale nie, że pomóż mi wyjść jakoś, tylko... Jak do drzwi se... wchodź. Dobra, ale jak to zrobiłaś? Normalnie. No jak normalnie? No zjechało mi opona i spadł. No niczego tu nie rozumieć. I co teraz? Nie wiem. Ty mi powiedz lepiej. Mówiłam ci, że ja nie umiem tym jeździć. Znaczy my to mamy... My z Wiktorią mamy wywalone tak naprawdę w to, no bo to już umowa jest podpisana, pieniądze są przelane, to jest tak naprawdę... No pani błąd, a nie mój. No nie wiem, jak pani to zrobiła. To, że opona zleciała, no to się uważa po prostu, no. To jest wąska podwoziówka. Ja nie wiem, po co w ogóle pani dali taką wąską podwoziówkę do takiego kombajnu. I jeszcze to nie jest nisko profilowa, tylko to jest ta normalna podwoziówka. Do takich sprzętów się daje niskie podwoziówki. Ale tak jakby koło pani zleciało z nisko tej profilówki, to by nic się nie stało. A jak z takiego, o, czegoś koło zlatuje, no to już kombajn się przechyla, szczególnie, że bizony są wywrotne. No dobra, no nie wiem, dzwoni se pani do szefa, coś se pani załatwia, czy udajemy, że tego nie było, bo on się zawiesił tu. Trochę będzie porysowany, pognieciony, ale on wisi, no nie? Może na razie udawajmy, że tego nie było, ja sobie tam wyjaśnię z szefą. No tylko teraz to pasowałoby jakoś... No, koło jest na tym. Tak, to zrobimy teraz. Jak pani odjedzie, to koło już całkiem będzie na tym, a tak? Można teraz go podejść. Tylko, no, turem, to ja nie wiem, czy to... No widzi pani, na burakach nie było takich sytuacji chyba, no nie? No nie. No, także myślał właśnie, że na burakach to takich sytuacji nie było. Najlepiej to by było mieć widzowie do tego, widlaka, ale do palet, to by było zajebiste, tylko nie wiem, gdzie to Wiktoria ma na tym gospodarstwie, to jest...
nie moje gospodarstwo, to wiecie, tak ciężko jest to wszystko poogarniać. Ale jak ja się mam, pani, w ogóle to za kabinę to złapisz, to gościa będzie widział, że to jest uszkodzone. Niech pani mu to zawiezie. Nie wiem, myślę tak szczerze, że pani to chyba... Dzisiaj to jest pierwszy i ostatni dzień w robocie. Co pani sądzi o tym? Nie wiem. Panie, uważaj pan. O? No, wie pani co? Oj, mamy delikatny problem. Jaki? No ja pani tego nie postawię, tak w skrócie. No to co teraz zrobił? No nie wiem, co pani zrobi w tej sytuacji. No co, ja turem mogę... No ja nie wiem, jak pani pomóc. Nie wiem, może pani zaryzykować, on jest oparty o to. No ale on sam na koła nie wróci, jeżeli pani nawet... Nie, pani nawet nie odjeżdża, nie próbuje jednak. No nic, zadzwoni pani do szefa, teraz nawet przy mnie, powie, że się stało, niech dźwig da. Wezwie coś spod... Ja nie będę teraz dzwonić do szefa, ja sobie sama z nim porozmawiam, a nie przy jakichś ludziach. No to sobie pani wejdzie do ciężarówki i sobie pani zadzwoni do szefa, bo tu trzeba dźwig. To ja innego rozwiązania tutaj nie widzę. Pani, to jest... No Ursusem się nie da tego wziąć. Już to nawet widzicie, no... Nawet jak ja bym chciał to podnieść, to i tak ja tego nie jestem w stanie podnieść. Nie wiem, jeszcze od tej strony spróbujesz, nie od kabiny, ale to jest... Wiktorii pokażę nagranie, ale do jaja. Kurde, taki kombajn, widzowie, za tyle pieniędzy gościa kupił. Przyjechała babka. Pierwszy dzień w robocie laweciara i... No to widzicie, to nawet... Ja nie wiem, dlaczego tutaj ktoś przyjechał taką podwoziówką, a nie wiecie, a nie tą podwoziówką niską. No nie, no tutaj to widzicie, no Ursus nie da rady. Jakby mieć jakiegoś, nie wiem, może jakiś naprawdę ciągnik z wyższej półki, chyba że... Wie pani co? Dzwoniła pani tego szefa? Tak. I co powiedział? Nasze sprawy. Aha, bo tu jest jeszcze jedna opcja, ale ja nie gwarantuję pani, że to zadziała. O kurde, co tu się stało, widzowie? Ej, co tu jest? O co ja mogłem zaczepić? Jakieś kurde, są takie kolizje niewidzialne, że to po prostu tragedia. No ja pani jeszcze zaproponuję taką opcję, ale to tak jak mówię, ja wątpię, że to zadziała. Niby ten obciążnik, no daje ognia, ale to wiecie, wie pani, to nie jest... Taka sprawa, jak powinna być raczej. A nie widziała pani, że pani krzywo jedzie? Nie, bo jest ciężko zobaczyć, jakby chciał pan wiedzieć. Mówi pani, ja takimi kombajnami na lawety też nigdy, żebym nie wjeżdżał, także ja też się za bardzo nie mam pojęcia na ten temat, ale... Dlatego ja pani dałem, żeby później w razie czego nie było na mnie, no niby to pani obowiązek, to... Jajajaj, narobiła pani ambarasu, no i tyle, no co tu dużo mówić. Jak to mówią, nawet najgorszym się zdarza, prawda? No. A to w ogóle pierwszy ładunek pani był dzisiaj? A co pan taki ciekawski, Boże? Nie wiem, czy pani już coś dzisiaj przewoziła, czy... Nie, nie przewoziłem. Dobra, czekamy na dźwig, bo tu wie pani co, to z tym obciążnikiem sobie w dupę można to wszystko wsadzić. Narobiła pani ambarasu i... No ma pani problem, że tak powiem. Ty masz problem. Ale dlaczego pani w ogóle tak do mnie ty mówi, a nie na pan? No bo mnie już pan denerwuje i chodzi pan i gada i tyle.
No ale czym tu się pani denerwuje? No zleciało to zleciało, no przecież potrącał pani z pensji, wywalał panią z roboty na zbity pysk. Przecież to żyć i umierać, no nie? A może jeszcze pani karę zapłaci od tego gościa? Tam dobrze, koło 50... Dobrze, że moim szefem jest mój tato. A, no to ojciec zapłaci. No nic nie zapłaci, bo zrobi tak, że nie będzie nic wiadomo. A, no dobra, to czekaj, no to czekamy na dźwig, pani zasiedzi, no i tyle widzowie. Jaja fest widzowie, co tu się działo? No faktycznie ojciec przyjechał z tym pracownikiem, nie pozwolił w ogóle nagrywać tego, kazał mi usunąć to, co wcześniej próbowaliśmy go podnieść, żeby to do internetu nigdzie nie trafiło. Ale to wiecie, to praktycznie moje podwórko, ja mogę sobie nagrywać co chcę, także powiedziałem, no panie, no ja w dupie mam pana zdanie, czy pan pozwalasz, czy nie. Gościu z tego, co powiedział później, no to będą wszystko tuszować tą sprawę, że on wcale nie zleciał ten kombajn. Wezmą go na szybko na firmę, podmalują, no i żeby córeczka nie miała konsekwencji. Panie! Słyszysz pan? Co? O co? Dlaczego pan tutaj zajeżdżasz? Dobry. Dobry. Traktor panu przywiozłem. No ja widzę, że... Ale... Jak mi? No tobie. Wierzę pan czy nie? Ale ja nie zamawiałem traktora, nie kupowałem panie takie... Mnie nie stać nawet na taki traktor, także ja nie wiem. Jak pan mi ja go przywiózł. Ja mam tutaj pan adres traktor dostarczyć, dostarczam. Przyjmuje pan ten traktor, czy nie przyjmuje? Bo ja nie mam pracy, mam jeszcze inne zlecenia. Pokażę pan ten papier z adresem. Proszę. No mój, no ale tu w dokumentach jest Wiktoria wpisana. To ona naprzeciwko mieszka. A nie, bierze pan, czy nie bierze? No to jak mamy, jak Wiktoria kupiła se traktor, no i mamy zjeżdżać, no to... To możemy i u mnie zjechać, no to mi to przecież bez różnicy, wie pan. Mam pod ten adres, to musi być zjechane na tym adresie. Gdzie pan se go zaparkuje, później przestawi, to jest pana już decyzja. Aha. Czy to są różowe w ogóle te? Co różowe? No to idę te wskaźniki od biegów i tak dalej. Poka pan. Proszę pana, wie pan co? Jakby pan na jazdy jeszcze rozłożył, to by było zajebiście, no nie? Co pan nie woli zjeżdżać o tego? Nie, ja mam o tako zjeżdżać, tak? Oj, chłopie, czekaj, to mi się... Ło. Oj, no zjeżdża pan. Dobra, zjechane. Widzowie lipa, że to jest w ogóle to różowe, ale... Ja pierdzielę, 355 normalnie. No. I co, ja mam to podpisać za Wiktorię? Papiery? Ale to... No, na pana jest przysyłka. Ale tu jest Wiktoria wpisana. Ale ma pan... Jestem takiego, to już różowego nie widział, to jakiś chyba... Limitowany traktor będzie. Ta, limitowany, ktoś se panie pomalował chyba. Jak tu nawet nie ma napisów na masce, naklejek, jeżeli chodzi o model i wszystko. No i coś czuję, że tutaj jeszcze będzie ten traktor malowany. Ale nie chcę już nic mówić. A dlaczego? Lakiernik już jest zamówiony. Słucham? Co? Słucham, co pan mówił? Co pan mówił? Że jaki dobra, będzie? Podpisuj pan tu, w tym miejscu, proszę. No, dobra już. Dzięki, uszanowanko. Lecę dalej zlecenia wykonywać. Oj. Nie no. Chciałem. Pojazdy pomyliłem, chciałem inne pojazdy wziąć. Dobra. A co gość, że przyjechał traktor tam zostawił. Normalnie w dokumentach jest Wiktoria. Traktor se kupiła i nic nie powiedziała. Ty to może ona to jeździła załatwiać dzisiaj. Ja pierdzielę, fajna ta 355. I taka powiem wam, że nawet zadbana, ona nie ma mniejszego traktorka, to może... Może faktycznie. Ten kurde, wiecie co, wszystko...
Wszystko fajnie, pięknie, ale o ten róż tutaj w środku. To tak bym powiedział, że paradoksalnie mi się nie podoba, no ale Wiktoria jak to oglądała, no to spoko, to jest, wiecie, jej sprawa. Ja miałem jechać te oborniki ogarniać, ale teraz chyba poczekam na Wiktorię, bo nie wiem, no nie wiem właśnie. Kurde, odbiór normalnie ciągnika u niej. Ja myślałem, że jak ona będzie coś kupować, coś gadaliśmy o tych zagranicznych ciągnikach. Myślałem, jakiś John Deere, jakiś, wiecie, New Totoland, Matateo Fetuson, no. Jakie Watę, albo do takiego, no. No a tutaj na pewno nie o taki ociągnik, no to jest, przecież to nie ma nic wspólnego za granicą, no nie? Jadę do niej, to odstawię. Oj, szybki tylni nie ma. Doszek można sobie odstawić do góry. Światełka sprawdzę, no ale to jak ona to kupiła i... Nie wiem, czy ona to oglądała wcześniej, to z kim, jak ona... No ale to dziwne, że ona by mi nie wzięła. Siemka. Co ty robisz na gospodarstwie? No przed chwilą przyjechałam. Aha. Ciągnik do ciebie przyszedł. Ale to nie jest mój ciągnik. No jak było Wiktoria i twoje nazwisko było w kwitach. No osoba zamawiająca, ale... No osoba zamawiająca, no tak. Osoba odbierająca i czy jest traktor, to jest twój. No ale jak mój, jak ja nie kupowałem? No prezent dostałeś. Od kogo? Ode mnie. Że ciągnik? No. Ale z jakiej okazji ja ciągnik dostałem jako prezent? No tak, z okazji. Bez okazji. Nie można kupić bez okazji nic? No można, no ale ciągnik za... Przecież to ponad 20 tysięcy albo za 30 w takim stanie. No jeszcze to... będziemy mieli tutaj, żebyś za bardzo się nie cieszył, malowanko. A czego? A bo nie podoba mi się kolor. No ale to on fajny jest fabryczny. Ta zieleń taka, ciemnawa, z tym kolorkiem takim niebieskim. Jeszcze w połączeniu z tymi obciążnikami i tym wszystkim mi się mega podoba kolor. Nie, będzie przemalowany na inny. A no jaki? Na różowy. Tak, no co ty gadasz, ja nie będę różowym ciągnikiem jeździł. No cześć. No nie będzie na różowo. Jak on ma być na różowy, to ja nie chcę prezentu. A widziałeś, jakie fajne naklejki ci tutaj nakleiłam? Gdzie? O tu. Jakie naklejki? No te różowe. A to nie jest tłoczone? No, tam w sensie, że jakoś tam wymalował, to nie wiem. A, no to jest pomalowane chyba i to jest tłoczone, wiesz? No. No ale to... To ty mu kazałaś przy zakupie pomalować to na różowo? Nie, przed. Znaczy przed zakupem, no nie? No. Nie, no bo powiem ci tak, no niebieski, zielony, wszystko tak ładnie wygląda, patrzę tu, jedyny taki element różowy tutaj jest, no. Ja właśnie nie wiedziałem, o co chodzi. Ej, to dawaj go przetestujemy z tym rozrzutnikiem, pojedziemy do pana Romana po ten obornik. No to możemy jechać. Zaraz go przetestujemy. Wsiadłaś? No. Siedzisz, babo, nie spadniesz? Siedzę, nie spadnę. Ja myślałem, że to jest, że ty kupiłaś. Wiesz? No kupić ja kupiłam. A czy, no, znaczy ja wiem, że ty kupiłaś, ale ja myślałem, że ty kupiłaś, że kupiłaś, że dla siebie, że kupiłaś, że kupiłaś, że... Ja, co ty, ja takimi się nie ekscytuję traktorami, dla mnie to już jakiś nowoczesny. Ale on będzie fajny u ciebie nawet do oprysków, do tego, do tamtego, to on też będzie u ciebie mógł robić. To ty nim będziesz jeździć. No, a większymi tymi? No ja. A, no to super. No zmianę. Ej, to jak ja podpisałem papiery odbioru, to tam było też, że on jest na mnie stoi? No, nie no, to tak coś nie działa. O, ja nie wiem, czy on będzie dawał radę ogólnie z tym rozrzutnikiem iść, wiesz? Ja ci przepiszę go później. Aha, bo ty kupiłaś na siebie. Tak, ale jest twój. Ale muszę się zastanowić jeszcze dobrze, czy dobrze robię, że w ogóle, wiesz, żebyś mnie nie oszukał. Ale jak ja mam cię oszukać? Oszukasz mnie i co będzie wtedy? Jak się rozpędza, Boże, to jest w porównaniu do 30, to jest igła. Gotowa? No.
Ale dźwięk silnika piękny. Ja pierdzielę, widzowie. Mega jest ten prezent. Mega jestem zadowolony z tego prezentu, naprawdę. Po prostu kocham cię za to. Kocham cię za ten prezent. A, i były delikatne problemy ogólnie z kombajnem. Czego? No bo baba przyjechała co pierwszy raz na lawecie i jeździła. No i ogólnie zleciała tym bizonem, no nie? Jak z lawety. No, spadł kombajn normalnie na pysk. Co ty mówisz? No, no, ale przyjechał jej ojciec, bo ona pracowała u ojca w firmie, dźwigiem, no i go postawili. Turem próbowałem jej pomóc, ale ona jakaś już nerwowa się zrobiła. Ej, powiem ci, Wika, tak, jest jeden problem tutaj, bo na przykład widoczność jest słaba w tej puszce. Przez to gówno, co jest takie na środku, widzisz? Na przykład nie widzę, co jest dalej na drodze jakoś bardzo. Dobra, jedziemy, widzowie, do pana Romana. Ty go raczej, Wika, nie kojarzysz, ale tam nie możemy nagrywać. Gościa się nie zgodził, także trzeba uszanować. Kupić obornika, no na ten rozrzutnik, myślę, że ze 3-4 rozrzutniki i ogarnę swoje wszystkie pola, bo przecież mam tak dużo hektarów. Powiem wam, widzowie, że wyjeżdżanie pod górki z pełnym obciążeniem, z pełnym rozrzutnikiem, no to nie jest najmocniejsza strona tej 355. My już tak jedziemy przez dłuższy czas i się męczymy tym ciągnikiem, naprawdę. No ale patrzcie, jaka kupica jest naładowana, tu jest ten rozrzutnik, jest totalnie przeładowany. No. Ja miałem co? Ogólnie... Co? Co mówiłaś? Czekaj, ja muszę pomyśleć, bo zaraz spadnie mi pomysł z głowy. Ale jaki pomysł? Dobra, już wiem. Co? A nie interesuj się po kici kici. No, no na prostych... się, bo ja ostatnio cię tutaj nie zatrzymałam. No ale ty to jechałaś z drugiej strony i się nie zatrzymałaś. No wiem, ale wiesz. No i był delikatny problem. W ogóle musimy ten ciągnik z lasu przyprowadzić z powrotem, co? No to by było chyba, nie? Miałem ogólnie pomysł, żeby widzowie jechać na to pole górzyste, żeby wam pokazać, jak to pod górę będzie szło. Ale tak jak się teraz zastanawiałem i przemyślałem to przez drogę z Wiką, to no nie będziemy tego Ursusa aż tak bardzo katować na start, bo musimy jeszcze posprawdzać sobie tutaj oleje, wszystko, żeby był pewniaczek do takich już oporowych akcji, tylko pojedziemy za gospodarstwo. Działają kierunki? Działają, coś tam ryga. Dobra. Uważaj na motora. Ej, ta kubica się zmieści? No. Ja pierdziele, widzowie, no tutaj są emocje, bo zobaczymy, czy on będzie szedł, czy on nie będzie szedł. Ale wyglądowo, no perła, no nie, perełka. Gdzie ty taki okaz w ogóle znalazłaś? Aha, ja wszystko umiem. Zaraz zobaczymy, czy wałek działa i tak dalej. No powiem ci, Wika, że 30 ta moja, no to ja nie wiem, czy by tutaj dała radę z tym rozrzutnikiem twoim. Ja bym sobie kupił ogólnie rozrzutnik, tylko widzowie, na razie to póki nie posprzedajemy tego wszystkiego, to będzie ciężko. A mogę cię zabrać na oporową akcję do lasu? A po co? No przecież nie na grzyby. A na co? O kurwa, nie jedzie. To był on pobornik. Leci do tyłu! Ja mu gaz daję, on leci do tyłu. Koniu! No, wciskam. No, teraz dopiero się zatrzymał. Wyłącz ten obornik. Co? Wyłącz ten obornik. On na, ale na pusto, znaczy na pusto, no jak się nie robi, to jedzie. Nie wiem, jak się, widzowie, zabrać do tego pola, bo kurde, jest lipa, naprawdę jest lipa. Nie, no to jest, wiecie, ciągnik jest dobry, tylko jak on ma naładowane tyle towaru na ten rozrzutnik, no to wiadomo, że
Tutaj nie jeden by się zajęknął, no i że od Wiktorii ciągnik pożyczy na takie akcje. No, nie, no swojego rozrzutnika chyba nie będę kupował. Idę zobaczyć, co tam masz na roboty na podwórku. Dobra. Ja mu gaz. No on mi zgas. O, bo on mi zgas. Róż dupę, róż dupę. 350 kopiątko. Tu też jest delikatna górka, widzowie. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Biorę rozpęd i wlatuję na całego, ale czy to się uda kolego, to nie wiem. A ogólnie w tym tygodniu, jak się uda, widzowie, to będziecie mieli dwa odcinki z tej serii, bo ja już się nie mogę też doczekać kolejnego odcinka, który będzie też, widzowie, raczej mocnym odcinkiem, także w tym tygodniu PGR-u nie będziecie mieli. Te hamulce też takie, kurde! No nie jest to najlepszy technologicznie ciągnik, ale widzowie, też nie ma co na pewno narzekać na ten traktor. Jest na pewno dobrze, no w porównaniu do mojej rozwalonej, rozgrochutanej 30, no to tutaj jest naprawdę spoko. Ja mu gaz. A prowadzisz traktor? Jaki? No tego, Ursusa. Jakiego? Czerwonego. A po co? No to dajesz radę? No nie, no, no tak o, ze z góry do dołu, no to jakoś daję radę, ale... O jak chcesz. No to mnie zastanawia ogólnie tutaj, widzowie, żeby no w jednym miejscu on jedzie dobrze, a w drugim miejscu on nie jedzie praktycznie wcale. Patrzcie, tutaj próbuję sobie zrobić delikatnie poprzeczniak. No i się majta tymi biegami i tak dalej, i do dupy jest całkowicie. Ja pierdzielę, ale jest prędkość, widzowie, zawrotna. Nie, to trzeba po prostu w kolejnym odcinku, jak my Wika sobie poogarniamy to wszystko jeszcze poza kamerami, te oborniki u ciebie trochę ogarniemy, no. To większym trzeba robić, bo to... No tak, bo to męczarnia strasznie. Chyba, że to hamulce nie wyrabiają z tym obciążeniem. Czajcie mordy, że on teraz gorzej jedzie, jak ma mniej naładowane, niż jak miał pełno. To ja nie wiem, czy z nim się coś nie zatarło, bo on teraz to w ogóle nie ma praktycznie mocy, żeby z tym jechać, wiesz? Jak to się stało? Mieli biegami, ale nic się nie dzieje. Kurde, żeby tu widzowie teraz jakiego problemu nie narobić, bo to... Już idę zobaczyć do ciebie. No nie wiem, widzowie, na pewno to nie jest ciągnik pod ten zestaw, którym ja próbuję go targać. Także zaraz zmienimy sobie ciągniki i będziemy działać dalej, jeżeli chodzi o pracę u mnie i u Wiktorii. No ale ja jestem mega szczęśliwy z tego prezentu, który dostałem od ciebie, bo teraz mogę rozwijać sobie jako tako Wika gospodarstwo. Także bardzo, ale to bardzo ci za to dziękuję. Thank you. Musiałam się odwdzięczyć za tę pomoc, którą ci pomagałem w polu. Tak. To dziękuję jeszcze raz, widzowie, a z wami się żegnamy. I w tym tygodniu widzimy się najprawdopodobniej na tym odcinku właśnie w niedzielę. A dla tych, co pisali, gdzie jest koń Wiktorii? Chyba jasne. Już wszystko macie jasne. Nara. Narka.